Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będzie rewolucja, jaka miała miejsce w Rosji w roku 1905. Zacznijmy sobie może od małego tła, jakby takiego głównego wypadku, jaki miał miejsce w Rosji, który sprawił, że no w zasadzie doszło w ogóle do jakichkolwiek zamieszek. Na przełomie XIX i XX wieku dochodzi do konfliktu między Japonią a Rosją, ponieważ obie te państwa walczyły o Chiny. Jak widzimy, Rosja jest już wtedy całkiem duża, sięga aż tutaj do Japonii, no i pojawiają się Chiny, teren sporny. Od 1891 roku Rosja rozpoczyna budowę kolei transsyberyjskiej, która z kolei miała umożliwić łatwiejszą penetrację Chin, wywożenia z nich towarów. W 1898 Rosja zmusza władze chińskie do wydzierżawienia półwyspu Liaotuńskiego i port Artur. Czyli to mniej więcej ma miejsce, jeśli byście sobie spojrzeli, port Artur jest tutaj. Czyli tu jest port Artur. I Rosja wymusza wydzierżawienie tego terenu. De facto wiązało się to z przejęciem to przez Rosję. Japonia zaproponowała wtedy Rosji podział sfer wpływów, że ona by zajęła Koreę, bogatą złoża rudy żelaza i miedzi oraz węgiel, a Rosja wzięłaby równie podobnie zasobną tam Mandżurię. Jednak car Mikołaj II odrzuca tę propozycję, uważa, że przecież tak, że tak przecież zagarnie, może zagarnąć oba te tereny, na jakaś mała zwycięska bitka z Japończykami może przynieść tylko jakby chwałę mu i odwróci trochę uwagę społeczeństwa od jakichś wewnętrznych problemów, od trochę takiego zacofania państwa i od biedy, która tam się dzieje. Miało to po prostu przysporzyć mu popularności, jakby ikony, stworzyć jego ikonę w społeczeństwie. Do Mikołaja II także zachęcał do wojny sam jego kuzyn, czyli ówczesny cesarz niemiecki Wilhelm II. Rosja wtedy w zasadzie uważała, że no niemożliwe jest przegrać z takim państwem jak Japonia, przecież to jest jakieś, to są ci gorsi ludzie, ci żółci, to jest Imperium Białe, no nie ma szans w ogóle, żeby mieli z nimi przegrać. W lutym 1904 roku flota japońska, znając zamiary Rosji, atakuje bazę rosyjską na Dalekim Wschodzie, czyli port Artur. Formalnie nie wypowiada ona wtedy wojny, więc jest to atak zaskoczenia. I wtedy wówczas dopiero Rosjanie przerzucają swoje wojska aż z Europy i dzieje się to jedyną możliwą, w zasadzie najszybszą drogą, czyli nieukończoną linią kolei transsyberyjskiej, która ma wtedy około 7000 km długości. Jednak w tym czasie Japończycy zdołają zdobyć port Artur, który upada w 1905 roku w styczniu, czyli w zasadzie ponad, jest to już, no nie no, prawie rok od rozpoczęcia oblężenia. No i kiedy tam w końcu docierają rosyjskie wojska, rozbija je armia japońska w bitwie pod Mukdenem. To ma ona miejsce jakoś luty, marzec 1905 roku. No oczywiście armia, jak można się domyślić, jest całkowicie wyczerpana po takiej podróży, nieprzygotowana. Nagle przychodzi jej zderzyć się ze zdyscyplinowaną armią japońską i ponosi ona przez to porażkę. Jednocześnie Rosja w tym samym czasie, kiedy siły lądowe były transportowane, wysłała swoją flotę bałtycką. Nie przepuszczono jej przez kanał Suezki, niestety, bo tam oczywiście kanałem Suezkim zarządzali Brytyjczycy, którzy no, stwierdzili po prostu, że nie, bo oni bardziej sprzyjali Japonii. Więc po 8 miesiącach podróży w rejonie Korei pod Tsushima w maju 1905 roku flota bałtycka przeładowana węglem, bo trzeba było wziąć mnóstwo surowców na tak daleką podróż, wymęczona też tymi podróżami, dociera do tej Tsushimy w maju 1905 roku i zostaje w zasadzie zniszczona przez Japończyków, którymi dowodzi admirał Togo. Okręty japońskie tam są przede wszystkim są szybsze, przez to, że są mniej ciężkie, są lepiej uzbrojone, no i załogi też Japończyków są lepiej wyszkolone. W zasadzie Japończycy zatopili 17 okrętów, w tym 6 liniowych, czyli tych dużych, a zdobyli 5 jednostek rosyjskich, w tym 2 okręty liniowe, a sami stracili zaledwie 3 niewielkie statki.
czyli była ta kompletna masakra floty bałtyckiej Mikołaja II. I widzimy tutaj szlak, jaki ona musiała przebyć, ten niebieski szlak. Była to olbrzymia droga, potem byli zmęczeni, zostali po prostu zdewastowani. Ale zapiszmy sobie może te parę dat, czyli 1891. To jest początek budowy kolei transsyberyjskiej. Początek budowy kolei transsyberyjskiej. Kolei transsyberyjskiej. Warto powiedzieć, że no można się nią przejechać po dziś dzień. Często budowali ją polscy skazańcy na Syberii. Później mamy mówiliśmy 1898, to jest wydzierżawienie Port Arthur, ale to możemy pominąć. 1904, początek wojny japońsko-rosyjskiej. 1904, czyli oblężenie Portu Arthur, to było początek wojny japońsko-rosyjskiej. Japońsko-rosyjski. Ok. No i w 1905 roku mamy bitwę pod Tsushimą. 1905. Bitwa. Zapiszemy to skrótem BP. Pod Tsushimą. To jest maj. I masakra rosyjskiej. Czyli możemy napisać zwycięstwo Japończyków, Z Japończyków. No okej. Okay. Japończycy jednak, mimo że no, wygrywali znacząco, starali się zakończyć jak najszybciej działania zbrojne ze względu też na brak własnych surowców i finansów na prowadzenie jakiegoś takiego długotrwałego, wyniszczającego konfliktu. Dlatego zgodzili się też na mediację wtedy prezydenta Theodora Roosevelta ze Stanów Zjednoczonych i doprowadziło to do podpisania traktatu pokojowego w amerykańskim mieście Portsmouth we wrześniu roku 1905. Pokój w Portsmouth. Pokój w Portsmouth. Ok, to jest wrzesień 1905 roku. Na zasadzie tego pokoju, na jego mocy, Japończycy zatrzymują zdobyty Port Arthur i południową część Półwyspu Sahalin, a strefa wpływów objęła Koreę i Mandżurię, czyli Japończycy tak naprawdę zdobyli oba te tereny, które wcześniej chcieli dzielić z Rosjanami, a w 1910 roku Japonia oficjalnie anektuje Koreę. Zwycięstwo Japończyków jest o tyle ważne, że pokazuje, że Rosja jest tak naprawdę wewnętrznie słaba i nie może nawet sprostać tak małemu państwu, a jednocześnie budzi taki strach przed Japończykami w Europie, Europejczycy zaczynają mówić o żółtym niebezpieczeństwie. Takie teorie głosi m.in. Wilhelm II, kuzyn Mikołaja, który no trochę się też przejął przegraną swojego własnego kuzyna, no z poniekąd tym gorszym żółtym krajem. No ale jak w takim razie, jak to jest jakby takie tło wydarzeń. No ale wróćmy do samej Rosji, jakby co wtedy się w niej dzieje. Przede wszystkim jeśli chodzi o wewnętrzną, jakby jak to wewnętrznie wygląda w Rosji. No, władzę sprawuje Mikołaj II Romanow, jak sobie zresztą już wspomnieliśmy. Jest to następca Aleksandra III. No i oboje, tak jak pamiętacie, mówiliśmy sobie o Aleksandrze II jako takim bardzo silnym reformatorze, do uwłaszczenia chłopów i tak dalej. Tak, Aleksander III tak naprawdę wraca do rosyjskiego zamordyzmu, czyli likwiduje większość tych swobód, a Mikołaj II no, kontynuuje tą dalej politykę, nie wprowadza żadnych jakichś znaczących zmian w polityce wewnętrznej. No a tymczasem narastają powoli konflikty. Chłopi chcą na własność ziemi, a z kolei robotnicy chcą poprawy swojej pracy i warunków w ogóle swojego życia, a jednocześnie właściciele ziemscy dużo stracili też na
na samym uwłaszczeniu chłopów wcześniej. Te odszkodowania, które tak wolno są płacone, oni też na tym bardzo tracą. No i coraz częściej uważano, że może jednak by odejść trochę od tej monarchii absolutnej, coraz bardziej demokratyzować społeczeństwo, by się lepiej tam żyło. Żądano przede wszystkim nadania konstytucji, zalegalizowania partii politycznych, wolności pracy i samorządów, które naprawdę będą mogły coś zrobić. Istotny problem też stanowiły kwestie narodowościowe, ponieważ połowa mieszkańców Imperium Rosyjskiego tak naprawdę nie była Rosjanami. Były to nacje takie jak choćby Polacy, którzy domagali się niepodległości. No i mieliśmy oczywiście też wiele innych mniejszych narodowości, jak widzimy zresztą na mapie. Imperium Rosyjskie było długie i szerokie. No co prawda to nie jest mapa akurat tutaj akuratna, bo to jest mapa dnia dzisiejszego, ale wiemy, że roztaczało się mniej więcej w tym samym wielkim obszarze, no po prostu mając pod sobą wiele, wiele innych ludów. No i władze carskie w odpowiedzi na te wszystkie domagania tak naprawdę podsycały tylko rosyjski nacjonalizm, rozszerzały kompetencje pojedynczych gubernatorów w prowincjach i kosztem samorządów powstały już za Aleksandra II te funkcje. Ograniczały one tak naprawdę niezależność uniwersytetów i sądów oraz rozbudowywały już i tak silną policję. Przez to te napięcia, które rosły w państwie, doprowadziły do wybuchu strajku na początku roku 1905 w zakładach putiłowskich w Petersburgu. Przypomnijmy sobie, że właśnie tak naprawdę było to też bezpośrednią reakcją na to, że wszyscy uważają, ok, żyje się źle, ale przynajmniej jesteśmy silnym państwem. No i nagle przychodzi to załamanie przez to, że przegrana jest wojna z Japonią. No i Rosjanie uważają, no to co to jest za państwo? To jest kolos na glinianych nogach. I uważają, że jest dość tego, że ten car musi być naprawdę zły, jak już się z Japonią przegrywa, z tym słabym państwem, które także uważano, że jest po prostu no, niczym, jest pod butem rosyjskim, a tutaj się okazało, że dał Rosji niezłego kopa. Dlatego, no i to wszystko jakby jednym z przejawów tego był właśnie ten strajk. Jakby musicie sobie to tak w takim większym kontekście wyobrazić, że ludzie po prostu mieli już troszeczkę dość. No i pojawił się wówczas tajemniczy mnich, Georgi Gapon, który zdobył zresztą duże poparcie wśród robotników i nakłonił ich do wystąpienia do cara z petycjami dotyczącymi konkretnych reform. W społeczeństwie rosyjskim było oczywiście takie przekonanie, że sam car jest w sumie dobry, to jest taki ojczulek, taki ojciec narodu, bardzo dobra postać, pocieszna, tylko że ma po prostu złych doradców i dlatego źle robi. I w ten sposób w niedzielę 22 stycznia 1905 roku wyruszyła wielka, bardzo pokojowa manifestacja, taka z religijnymi sztandarami, portretami nawet samego cara, na czele której szedł ojciec Gapon. No i ci demonstranci poszli w kierunku Pałacu Zimowego w Sankt Petersburgu. No i ku ich zaskoczeniu zatrzymuje ich wojsko, a oni no oczywiście nie chcą się rozejść, domagają się, żeby car doszedł do tych reform, a wojsko, które próbowało rozgonić tłum, no nie mogło tego zrobić i następnie najpierw oddało strzały ostrzegawcze, a następnie zaczęło strzelać do samego tłumu, przez co zginęło około 1000 osób i stąd też wydarzenie nazywa się Krwawą Niedzielą. I to właśnie to wydarzenie jest o tyle przełomowe, że ona właśnie zniszczyło obraz cara jako takiego dobrego ojca narodu, jako taką dobrą postać. Czyli jednym słowem po prostu no, widzimy, że car rozgania siłą 100-tysięczny tłum, czyli olbrzymi, który zresztą śpiewał nawet w tym pochodzie, oprócz niesienia tych ikon, śpiewał nawet pieśni, na przykład Boże, chroń cara, tym podobne, on ich rozgania, nie wysłuchuje ich. No i kończy się to tragicznie. Rozpoczyna się tak zwana rewolucja 1905 roku, gdyż wydarzenia te z Petersburga wywołały demonstracje i strajki po prostu w całym Imperium Rosyjskim. W fabrykach przejmowały władze powoływane przez robotników Rady Delegatów Robotniczych, doszło do wystąpień na wsi, car z kolei liczył na wojsko, ale i w armii tam, i w armii dochodziło do buntu. W wielu jednostkach właśnie władze przejmują Rady Delegatów Żołnierskich. Także w Polsce oczywiście mamy zamieszki. Rewolucja w Rosji ostatecznie osiąga swoje apogeum w październiku 1905 roku. Wówczas mamy strajk powszechny, który całkowicie paraliżuje państwo. I dlatego może sobie zapiszemy, co się działo. Przeniesiemy sobie trochę. Ok, czyli mamy Mikołaja II Romanowa i mamy, to jest 22 stycznia
22 stycznia. Stycznia 1905. Mamy krwawą niedzielę. Krwawa niedziela. No, okej. No, w zasadzie no, nie będziemy sobie tutaj jakoś specjalnie więcej zapisywać. No i Mikołaj II widzi tutaj, co się dzieje. Dlatego dopiero właśnie w tym październiku, po strajku generalnym, pod naciskiem zresztą swoich doradców, zdecydował się wydać pewne zapowiedź reform. Wydaje tak zwany manifest październikowy, w którym obiecuje m.in. zwołanie parlamentu i nadanie jakichś swobód obywatelskich. I po raz pierwszy wtedy utworzono urząd premiera w Rosji, które obejmuje zwolennik reform Siergiej Witte. Car obiecuje także poprawę sytuacji samych chłopów i robotników, co było oczywiście kluczowe. Ogłoszenie manifestu no, przyjęło bardzo natychmiastowy prawie skutek, ponieważ reformy uwierzyło całe społeczeństwo, może z wyjątkiem grupy takich najbardziej radykalnych rewolucjonistów, jak choćby bolszewickich komunistów z Leninem na czele. W rezultacie no, powoli ten ruch słabł i cały bunt uległ dekompozycji. Tutaj warto sobie wspomnieć, że cara tak naprawdę nie zdradziły w 1905 roku elity. Elity, jakby wyższe sfery, cały czas silnie stały za carem. To właśnie głównie te niższe klasy się zbuntowały. Zapamiętajcie sobie może ten fakt. Ja w tym czasie napiszę. To jest 10, 1905. To jest manifest październikowy. Manifest październikowy. Ok. No i urząd premiera, pierwszy premier. To jest Siergiej Witte. Pierwszy premier. Nie wiem, czy napisałem. Siergiej Witte. Siergiej Witte przez 2T. Witte. No okej. Okay. Parlament rosyjski, nowo powołany, składa się z dwóch izb. Izba wyższa to jest Rada Państwa, którą zresztą wybierał sam car, a izba niższa miała być Duma Państwowa, którą powoływano w wyniku już wyborów. Oczywiście sprawiono, że tak ustawiono ordynację wyborczą, żeby znalazło się ostatecznie w Dumie Państwowej jak najmniej zwolenników reform, a jak najwięcej osób, które popierały monarchię absolutną. Ale mimo to Duma, która została wybrana, nie podobała się carowi, dlatego została rozwiązana. I w 1907 roku została wybrana druga Duma, ale i ona została rozwiązana. Zmieniono wtedy wówczas ordynację wyborczą na jeszcze mniej demokratyczną i powołano trzecią Dumę, która funkcjonowała w latach 1907-1912, ponieważ dominowali w niej po prostu zwolennicy monarchii absolutnej, którzy popierali cara. No ale wszystkie nawet decyzje, które Duma tworzyła, musiały być ostatecznie przez cara zaakceptowane, czyli tak naprawdę był to bardzo marionetkowy organ państwowy. I w ten sposób też, aby odwrócić społeczeństwo od jakby tych spraw politycznych, żeby za bardzo w to nie wchodziło, tylko się cieszyło, że ma parlament, starano się bardziej głosić takie hasła nacjonalistyczne. Popularne było na przykład hasło Bij Polaków, Żydów, Studentów, których oskarżano po prostu o wszystkie wewnętrzne problemy w całej Rosji. Czyli zapiszmy to sobie. To jest parlament i izba wyższa, która będzie wyżej, to jest Rada Państwa. Rada Państwa mianowana bezpośrednio przez cara. Izba niższa to będzie Duma Państwowa. Duma Państwowa. No, okay. No i w momencie, kiedy już te nastroje antycarskie opadają,
W 1906 roku Witos został odwołany, a jego miejsce zajmuje już Piotr Stołypin jako premier. I urząd ten sprawuje bardzo długo, bo aż do 1911 roku. I on to miał takie swoje hasło typowe: najpierw porządek, potem reformy. No bo uważał, że jeśli ma się zmieniać Rosję, to najpierw musi być w niej porządek, bo inaczej się nic dobrze nie zmieni, tylko państwo może upaść. No a wszyscy inni, którzy chcieli jakoś tam szybko zmieniać państwo, byli po prostu jakoś represjonowani w jakiś sposób, odsuwani od władzy. Nawet skazano czasem takich przez, skazywano takich na śmierć, przez oczywiście na szubienicę, czyli przez powieszenie. I stąd wtedy nadano temu nazwę taką krawaty stołypinowskie, od tego, że właśnie wieszano wszystkich, którzy nie chcieli współpracować z carem, a byli powiedzmy na wysokich stanowiskach. A niektórych po prostu zsyłano na Syberię, czy tam na dalsze jakieś azjatyckie rejony Rosji. Stołypin jednak wprowadzał pewne reformy. Między innymi zaczął nadawać chłopom ziemię na własność, ale głównie była to ziemia na Syberii. Po prostu chciał osiedlać tam ludzi, ale no to było takie średnie. Ale no, powstała w ten sposób jakaś warstwa zamożnego chłopstwa, która miała jednak duże płacie tej swojej ziemi. No daleko, ale jednak. Było to około 2,5 do 3 milionów osób. Także zreformowano trochę wojsko, szkolnictwo, ale po śmierci samego Stołypina w 1911 roku, który zresztą został zabity w zamachu terrorystycznym, te reformy zostały wstrzymane. A kto go zabił, to do teraz ulega kwestii spornej, czy to byli ci, którzy popierali cara, czy może ci, którzy właśnie chcieli jeszcze większych reform. Możemy sobie zapisać 1906-1911. Premierem jest Piotr Stołypin. Okej. No, po rewolucji oczywiście jakie są tego skutki? Podsumujmy sobie. Powstaje Duma Państwowa, ta izba niższa parlamentu, powstaje funkcja premiera, no ale jest w zasadzie tak naprawdę, no nic nie znaczy. Ale zalegalizowano natomiast partie polityczne, ludzie mogli się wreszcie zrzeszać. Załagodzono też rusyfikację i poszerzono na przykład autonomię takich miejsc jak Wielkie Księstwo Fińskie. Jeśli chodzi o Polskę, to nie za bardzo. No ale powstała pierwszy raz, jakby to był taki otwarty ruch przeciwko carowi. I prawdopodobnie wielu historyków też sądzi, że to było też, była też zapowiedź tak naprawdę rewolucji w roku 1917. Ale do tego jakby dojdziemy sobie już w kolejnych filmikach. Dlatego dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.